Recital Joanny Kołaczkowskiej był muzycznym finałem Chorzowskiego Teatru Ogrodowego oraz inauguracją cyklu Piosenki z tekstem w Chorzowskim Centrum Kultury. Artystka, która znana jest przede wszystkim z występów w kabaretach Potem i Hrabi, podkreśla, że nie wyobraża sobie życia bez muzyki. Muzyka jest potrzebna, żeby czasami odrealnić nasze życie, a czasami, żeby wręcz podkręcić nasze emocje. Te dobre, te złe troszeczkę złagodzić. Znaczy wiadomo, tam różne są cele, bo niektórzy są, ludzie potrzebują, żeby wzmocnić te złe jakieś emocje i tam idą, prawda, potrzebują takiego wyżycia się. W każdym razie muzyka jest mi niezwykle potrzebna. Ona, nie wyobrażam sobie życia w ogóle świata bez muzyki. Myślę, że to jest nawet to niemożliwe, że to jest taki nieodłączny element właśnie ziemi, natury. Przede wszystkim natury. To nie ma czegoś takiego, brak muzyki. Są dźwięki dookoła nas, w związku z tym człowiek się nauczył, że można zorganizować te dźwięki i wtedy i to jest muzyka. Gdybym miała takie rytuały, to bym na pewno rano wstawała i puszczała sobie jazz, bo jazz uważam za taką najbardziej energetyczną muzykę, bardzo, bardzo pozytywną. On mi zawsze po prostu tak buduje nastrój i mi takie dodaje radości, więc byłby to na pewno jazz do kawy. Lubię też taką muzykę, taką chilloutową, taką właśnie łagodną, łagodzącą, ale lubię też czasami naprawdę coś mocnego. Bardzo lubię taką metalową grupę Opeth. Ją czasami naprawdę potrzebuję takiego podkręcenia i wtedy słucham. Ja tak bardzo, bardzo spontanicznie i oczywiście w samochodzie radio, ale w domu też ostatnio radio sobie włączam. Muzyka towarzyszyła Joasi Kołaczkowskiej od najmłodszych lat i to z nią wiązała swoje plany na przyszłość. Takie było moje marzenie z dzieciństwa oczywiście, czyli marzenie nierealne, czyli marzenie a nie plan. Po prostu chciałam być piątym Beatlesem. Wiedziałam, że to się nie uda, bo sobie wyliczyłam tam oczywiście, że się nie zgram się w czasie z nimi. Była mi za duża różnica wieku, ale marzyłam sobie o tym, żeby występować na wielkich salach dla wielkiej ilości widowni. Marzyłam. To dalej jest moje marzenie. Ale to takie dziecięce. Natomiast tak realnie to wiem, że mogę sobie o tym marzyć, a realnie po prostu śpiewać na scenie i z tego się cieszę, że chociaż to jest. Dziecięce marzenia o dużych salach udało się spełnić przynajmniej częściowo. W 2019 roku Joanna Kołaczkowska wystąpiła gościnnie podczas koncertu Nocnego Kochanka w warszawskim Torwarze. To było fajne, to była, chociaż to nie była największa widownia, jaką mieliśmy, bo graliśmy też na Poland Rock Festival w zeszłym roku na wakacjach i graliśmy dla 23 tysięcy ludzi. To było ogromne przeżycie też niesamowite. I tam jak śpiewaliśmy, też śpiewałam Andrzeju, Song Porzuconej, no to też to było świetne. No i oczywiście z Nocnym Kochankiem też było fajnie, podobało mi się. No z Nocnym Kochankiem oczywiście to było mocne uderzenie, a z Hrabi, no wiadomo, pianino i to zupełnie coś innego, ale ta ilość widzów trochę dała mi ten posmak, czego nie miałam z Beatlesami. Utwory prezentowane w Chorzowskim Centrum Kultury zostały stworzone specjalnie na potrzeby recitalu. Na scenie towarzyszyli jej muzycy Łukasz Piecz, czyli Lopez z kabaretu Hrabi, oraz Jacek Olejarz, perkusista zespołu Raz, Dwa, Trzy. Po prostu mnie zaciągnąłeś do łóżka przez talerz. Naprawdę chciałaś mi tylko to zrobić? Wariacie jeden, tyle samo Paryża mogła mieć w Sulechowie.